Dzień dobry hodowcy. Witamy się z Wami z wizyty u naszego zaprzyjaźnionego hodowcy Arkadiusza Kaczmarczyka. Przyjechaliśmy sprawdzić, jak mają się gołębie w przygotowaniach przed sezonem. Dzień dobry, witam serdecznie. Gołębie widać są zdrowe, w formie akurat. Teraz akurat siedzą jeszcze na jajkach. Jajka już są prawie do klucia, już zaczynają się wykluwać pierwsze młode. Dzisiaj akurat gołębie dostały nakarma Vega Mix razem z Fortiplanem. Jest to bardzo dobre, gołębie chętnie to jedzą. Jeszcze mi tu troszkę tego zostało, nie czuć zapachu, jak to czuć. Karma wygląda tak, nie jest jeszcze za bogata. Jest dużo, sporo pszenicy. Trochę grochów. Vega Mix to jest... Wygamy jest w puszce, jest w żelu. Końcówka dzisiaj akurat dostały razem z Fortiplanem posypane. Ta posypka Fortiplan. I przyklejasz to na Vegamix. Tak, Vegamix jest z wilżoną karma i posypane Fortiplanem. Jest to bardzo dobre. Z wilżą karma różnymi rzeczami. Z wilżą grobowitem, z wilżą zakwaszaczem. Wioską miałem robioną operację Infektor Protect Zero i C. Podaję dodatkowo teraz na karma, jak zaczynam robić obloty Artrosol, jest to na te zerwane skrzydła. Bardzo dobrą rzecz też do gołębi. Proszku. Proszku też z wilżą, albo Vegamixem, albo bronchofitem, albo wodę nawet można zmierzyć i podać na karma. Teraz w sezonie wiosennym też bardzo dobrze z Artrosolem sprawdza się makarnitem. Magnez z karnitynu, to też polecamy. No widać w celach, jak wygląda kał w gołębi. I tak wygląda w każdej celi podobnie. Jest kał i puch na... Gołębie zdrowe, albo i na biało. Gołębie zdrowe. Formę gołębia można ocenić po piersi. Piersi to będą różowe. Teraz jak siedzą na jajkach, to powinny mieć piersi wszystkie różowe. Jeszcze siedzą na jajkach. Ale już są gołębie w odpowiedniej wadze. Także już jest dobrze. Trenują. Wyklute pierwsze młode. Para wcześniej zniosła jajka, już się zdążyły wykluć. Jak zaczynam od poniedziałku, poniedziałek zakwaszacz, wtorek zawsze mają nakarma Knobal Craft razem z totalną dezynfekcją. Środę mają gołębie Jodiferol. Czwartek Bronchofit, piątek Bronchofit. I tydzień po tym powtarzą. Na posypkach głównie stosuję Fortiplan. Teraz wiosną ten Artrosol. W sezonie lotowym preparaty białkowe. No i co można więcej powiedzieć? Tylko gołębie zdrowie utrzymać. No, widać, że z tym akurat z produktami z Profetu gołębie jest łatwo utrzymać ten zdrowiu. Są w formie. Nie trzeba żadnych dodatkowych środków, żadnych kuracji. Środkami chemicznymi, czyli jakieś antybiotyki podawać. Nie potrzeba. Nie potrzeba, jest to niepotrzebne, gołębie są utrzymane dobrze, wyglądają dobrze. Stosuję to już od początku firmy Profet i gołębie są widać zdrowe, wylatane. No i robią to, co mają robić. Robią dobre wyniki. Robimy przegląd jeszcze Twoich półek. Tu akurat są produkty, które są przy gołębniku.
stosuje je głównie na karma, czyli energię booster, magnez, karnityna, żelin z wilżą. Tym najlepiej jest zwilżyć, bezpośrednio wyciągnąć na łyżka i rękami rozgnieć z karmą, bo to się ciężko, albo rozpuścić ciepłą wodą, żeby to się fajnie rozpuściło na karmie. Bo jest bardzo gęsty. Jest gęsty. Tu jest akurat Carnier Force. Kuracja miała z wiosny robiono infekcjonem 0 i C. Kuracja tak, alternatywa antybiotykom. Teraz przy pierwszych oblotach dostają właśnie ten artrosol. To jest na te zerwane stawy u głębi. Tu Fortiplan, o którym rozmawialiśmy. Fortiplan. Tu akurat jest, tam już będzie puste pudełko. To jest teraz akurat podane z Vega Mixem. Dzisiaj dostaje Fortiplan. I to akurat mam tu niżej. Brunhofi też podaje na karma. No i zakwaszacz też dostają na karma. Temu tu specjalnie przelotę do buteleczki małej, żeby nie mieć całej dużej butelki litrowej przegrodniku, tylko mała buteleczka i opisane. Co to jest? Acidifer zakwaszacz i to też dostałem na karma. I albo go rozcieńczą wodą, albo podaje som na karma. Na większość pudełek już tu jest pustych. Czy już głębia zdążyły zjeść? To jest taki już teraz tylko. Powiedz jeszcze, jak wcześnie zaczynasz przygotowania do lęków, bo niektórzy. No, podają... 3 tygodnie przed łączeniem w parie głębie były odrobaczane kontraworm. Środkiem takim na robaki. Bardzo skuteczny. Sprawdzałem i wyszły z niego iglisty. Nie umiem akurat u kolegi. Także. Jest naprawdę dobry i efekty widać są. No, a najlepiej to widać teraz po gołębiach, po odchodach, po tym jak na gołębniku wygląda ten puch. Widać żywotność gołębi, zdrowie gołębi przede wszystkim. A mają przede wszystkim chęć do latania. W wodzie gołębie dzisiaj dostały jodiferol. Widać, jest kolor wody taki coś, taką słabszą herbata. Gołębie bardzo chętnie go piją. Jodiferol, czyli jod z żelazem. No mają wszystkie gołębie to samo. To jest starszą taką porę rozpłodową i też wszystkie gołębie dostają to samo. Akurat jest nie za bogata, jest sporo pszenicy, bo zaczynają się tu młode, trochę grochu, jest to mieszanka coś zimowej, coś BK i coś pszenicy. Dopiero karma będzie poprawiona. Zwilżono dzisiaj z Vega Mixem razem z Fortiplanem. Gołębie już czyń zjadły, widać po wiedrze jak jest obklejone od różnych produktów. Jak codziennie się mieszo coś innego, to tak to potem wygląda. W tym wiadrze. To są produkty, które głównie stosuję do wody. Probiotyk dostają głębie raz w tygodniu. Teraz dostają witamina AD3 plus ten selen. Avinid Multi też dostają głębie na bieżąco. Dzisiaj akurat dostały do wody jodiferol. Leber Protect zawsze stosował w niedzielę po locie. Bardzo dobrą rzecz też. Zakwaszacz też stosuję średnio 2 razy w tygodniu. Vega Mix już jest akurat nowy, ten, który był dzisiaj mieszany, to pójdzie Natural Herbs. Zestaw 20 ekstraktów ziół. Burak, tak samo eliksir z buraka, też jest podawany przeważnie wtorki, środy. Probiotyk. To na bieżąco te produkty są podawane. Aminvit teraz bardzo dobry teraz mają produkt. Aminvit raz w tygodniu. Przeważnie też dostają albo czwartki, albo piątki. Tak jak będą młode, będą stosować częściej. No, staram się stosować to, może nie systematycznie, dzień za dniem, w taki dzień to, tylko teraz się staram stosować tego jak najwięcej. Totalna dezynfekcja przeważnie podaję razem z czosnkiem, to jest chyba Knobelkraft. To jest razem stosowane, albo z Brunhofitem, wzmacnia działanie. Knobelkraft jest preparatem przeciwko kokcydiozie. Dezynfekcja, totalna dezynfekcja razem z Knobelkraft i razem z Brunhofitem też go stosuję. Na drogi oddechowe. Pomagą. Tu jest jeszcze mineral kondycjoner, też go teraz podaję akurat. Bardzo to są minerały. Bardzo dobra rzecz. Głębie nie idą do pola właściwie.
Też go daję albo do wody, albo zwierzę karma. To jest moja druga pasja oprócz gołębi. Zajmuję się także papugami. Akurat jest młoda Aleksandreta. Bardzo spokojna. Ale niestety się schowały, nie chcą wyjść rodzice. Siedzą w domku. Fajna jest taka malutka. Od jutra zacznę podawać nowy produkt z firmy Profet na żółty guzek. Stosowany będzie przez 5 dni. Pisze, zalecane jest 5 do 7 dni. Zobacz, jak się będą zachowywać po 5 dniach. Dość wydajny środek, bo 3 ml na 1 litr wody. No, na pewno będzie dobry jak pozostałe środki, bo na razie środki, które podaję, wszystkie są skuteczne. Stosuję te środki już, jakże mówił, od początku istnienia firmy Profet. Gołębie osiągają bardzo dobre wyniki. W zeszłym sezonie zmienię oddział na oddział Rybnik. Z Lysek przeszedł do Rybnika. Wycofłem sporo starych gołębi, zostały mi głównie dwuletnie i roczne. Gołębie zdobyły wicemistrzostwo oddziału Rybnik. Tu jest akurat puchar z oddziału zeszłego sezonu. No i czekamy, co przyniesie nowy sezon. To jest kolekcja zdobyto przez od początku lotowania gołębiami przez jakieś 20 lat. Ale ponad 20 lat już. Jest sporo tytułów mistrzowskich mistrza okręgu. Tu też. Puchary chyba te najcenniejsze. No tu głównie są puchary przewodnie. Te, co się nie mieszczą tu w regale, to są tam dane do szafki. I zegary, jak to kiedyś, my rozbijali gołębie. To są zegary, z którymi zaczynał hodowla gołębi pocztowych. Starsi hodowcy jeszcze znają. Młodsi już nie wiedzą, co to jest. Albo tylko z obrazka, albo z filmu. Stare, ale dobre. Teraz zostały jako antyki. Jako pamiątka.